U zarania niepodległości w listopadzie 1918 roku Rada Regencyjna, oddając władzę, przekazywała w ręce Józefa Piłsudskiego już coś znacznie więcej niż tylko zalążki czy fundamenty armii, ministerstw i innych instytucji centralnych odradzającego się państwa. Kształt struktur instytucjonalnych i zgromadzony stan zasobów, wracająca wówczas na mapę Europy i świata Polska, w sporej mierze zawdzięczała Janowi Kantemu Steczkowskiemu. Jeszcze kilka tygodni wcześniej premierowi rządu Królestwa Polskiego, powołanemu przez Radę Regencyjną oraz ministrowi skarbu. Ten urodzony w 1862 roku w Dąbrowie Tarnowskiej prawnik, galicyjski działacz ekonomiczny i bankowiec, od 1913 roku stojący na czele Banku Krajowego we Lwowie, był nadzwyczaj zdolnym, ambitnym i aktywnym organizatorem. Ilość sprawowanych przez niego funkcji i stanowisk, często równolegle i także społecznie, stała się powodem dla określenia go mianem człowieka na wielu krzesłach. Jako polityk związany był z obozem konserwatystów krakowskich. W roli premiera Steczkowski próbował opanować kryzys, w jakim sprawa polska znalazła się po podpisaniu w pierwszych tygodniach 1918 roku traktatów pokojowych w Brześciu. Popełnił dwa poważne błędy. Najpierw proponując Niemcom w imieniu Polski formalny sojusz, a potem protestując przeciw propolskiej deklaracji wersalskiej wydanej przez Entente. Ostatecznie, oskarżany przez opinię publiczną o zbytnią ugodowość wobec Niemiec, ustąpił w sierpniu 1918 roku, kiedy klęska państw centralnych była już przesądzona. Wciąż pozostawał jednak ważną postacią życia politycznego i gospodarczego. W niepodległej Polsce początkowo stanął na czele tymczasowej instytucji emisyjnej, Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, która emitowała marki polskie, pierwszą polską walutę. Od listopada 1920 do września 1921 roku w pierwszym koalicyjnym rządzie Wincentego Witosa pełnił funkcję ministra skarbu, czyli odpowiednika dzisiejszego ministra finansów. W tym czasie przeprowadził z sukcesem operację uwolnienia cen. W walce z samą inflacją Steczkowski nie odniósł sukcesów. Za niezbędny warunek przyszłej stabilizacji uważał uzyskanie pomocy zagranicznej. Zamierzał też obciążyć wielkich właścicieli ziemskich podatkiem majątkowym, obiecując im w zamian złagodzenie reformy rolnej. To poróżniło go z Witosem. W styczniu 1923 roku podczas narady dotychczasowych ministrów skarbu w Belwederze przedstawił konkurencyjny wobec Władysława Grabskiego plan stabilizacji. Ale tekę ministra ostatecznie otrzymał Grabski. Po stabilizacji Steczkowski stanął jednak na czele Banku Gospodarstwa Krajowego i kierował nim do 1927 roku. Zmarł w roku 1929, jest pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Majątek zapisał w testamencie Polskiej Akademii Umiejętności z przeznaczeniem na stypendia dla ekonomistów.